No dobra, to teraz zajmijmy się naszymi armiami na północy. Znaczy, Yes, my lord. armii na północy, które pomaszerują na południe. I tak, tutaj mamy Mizdora z Fornostu. 6 gwiazdek. Czy jest jakiś lepszy generał w okolicy? Tutaj też 6. Chyba najlepszy siedzi. Tutaj jest dużo lepszy. Arador. Ale on niech tu zostanie, bo on tutaj blisko runu jest i tu potrzebny dobry dowódca jest. Tutaj mi zginął dowódca. No dobra. Tutaj. Nikogo lepszego nie mamy. Moria. Też nic. Brakuje mi generałów. Your orders, my lord. Tutaj jest moja pełna flaga. Niech ona maszeruje dalej na południe. Yes. We shall continue tomorrow. Tutaj mam. Wow. Dobrze rozwinięte miasto, o którym zapomniałem. No to w takim razie nawadnianie zróbmy tutaj. I dobra, to ten Yes, my lord. Mizdor zostanie dowódcą. I cóż. Your will, my Ja, lord. możemy już mu My lord. stworzyć armię. Your orders, my lord. Czyli tak, Yes, on. my lord. Orders. I dalej. Po kolei. My lord. Ci nie dojdą. Your orders. Your Kurczę, will, tam jest my dużo lord. strzelców trochę. Tak. Troszkę. Czy mam gdzie tych przeszkodzić? Musiałbym do Morii iść. Kawałek. A dobra, idźcie do Morii. Przeszkólcie się. Yes, my lord. Your will, my lord. Tutaj dajemy za to My lord. tych. As you wish. Damy mu też te dwa oddziały. Trzy oddziały mieczników. No, powiedzmy, że niech będzie. No, dalej. Włócznicy kolejni do przeszkolenia. Coś jeszcze? Nie. Tutaj mamy dwa oddziały włóczni. Czyli mamy już pięć oddziałów piechoty. Dalej. Zrobić tu armię strzelców plus konnica. W sumie. Czemu by nie? Daję mu tych. Tych też. Teraz. Jeszcze ci. Ci. No i akurat mamy trzy oddziały tej ciężkiej konnicy. Okej, dobra. Ciekawie prezentująca się armia. dobra. Nie chcę być w skórze armii Mordoru, która się z tym spotka. Dobra, idźmy jakoś tędy, by nie natknąć się na tą armię. Ci zaś. Kurczę. Może by im dać jeszcze oddziały szturmowe. Niekoniecznie, dobra, idźcie tutaj. Albo. Ty dowództwo nad nimi obejmij chwilowo. I tak, ci nadchodzą, tu jest. Też pełna armia, tylko znów tej mało łuczników nie ma za dużo. I tutaj w ogóle też nie pomyślałem. A te oddziały. O. Nie chciałem zapisywać gry. W każdym razie te oddziały też niech idą na przeszkolenie, tylko to zakala może. Dobra. Tutaj. Your orders, my lord.
też nasza armia się tworzy. Na dwie. I musimy znaleźć najlepszego generała znowu. Tutaj jest pięciogwiazdkowy. Cztero. Ten jest siedmiu. I sześciu. No to ten pięciu i sześciu. Nie staną. Albo weźmiemy jednego lepszego, drugiego słabszego. Yes, my lord. Your orders, my lord. Dobra, ty jednak zarządzaj sobie tym miastem. Weźmiemy tego słabszego. Your orders, my lord. I tobie co możemy dać? Yes, my lord. Your orders, my lord. Możemy na pewno dać sporo piechoty ci. Your will, my lord. Te miecze. Yes, my lord. Te miecze. O, akurat będę po 4 oddziały mieczników do obu armii. I teraz, którego z was? Ciebie. Jesteś lepszy troszkę. Stań sobie tutaj. I tobie też 4 oddziały mieczników. Dalej. Włócznicy, ilu ich mamy? Sporo też. Yes, my lord. No to w takim razie to jeden oddział. Trzy. Jednego brakuje. Tak, żeby ładnie porówno było. Wy dalej na północ idźcie się przeszkolić. Serio nie miałem jednego działu. Smutek. Dobra. To w takim razie. Jakby to rozwiązać? Wpychamy tu dwa oddziały tych słabszych mieczników? Czy jakoś inaczej? Chyba tak. Dobra, te dwa oddziały tutaj. I tu jest jeszcze 5 slotów. Dalej. Tutaj dwa oddziały tych. Dwa tych. Tutaj. Którzy łucznicy są lepsi? Zdecydowanie do Endainów. Choć słabszą mają bronę, to jednak bardziej koszą ogólnie. To w takim razie tych tutaj. Trzy oddziały. Cztery. Tu też cztery sloty, tu też pięć slotów. Ciekawe, czy mi oddziału starczy. Na dwie armie. Nie wiem, że się doszkoli jeszcze coś. Cztery, cztery. I chwila. Tutaj mam dwie konnicy. Dwa oddziały jeszcze tutaj mam. Dobra, starczy mi ogólnie. To tak. Ciężki oddział konnicy. Ten oddział konnicy. Tutaj też dwa oddziały konnych. No i pytanie. Mam po dwa sloty. Mam dwa oddziały konnych. To te dwa oddziały konnych niech pójdą tutaj. Zaś tutaj. Yes, my lord. Troszkę to zmienimy. Wyciągniemy tych. Tych panów. Your orders, my lord. Tych też. Yes, my lord. Wsadzamy. Tych. Tych. Your orders, my lord. Tych. I tych. No i mamy dwie pełne flagi. Kolejne. Your orders, my lord. Które. Będą szły
Your orders, my lord. Na yes, my lord. Wschód. No. Your ty... orders, my lord. Idź do yes, Dunard. Dobra. Tutaj kolejny oddział do przeszkolenia mamy. Niech idzie tu. Wiem, niech idzie tu. Widzę, że Rohan uzyskał helm VR. Miło. Kolejny oddział do przeszkolenia. Aha. I. Czy coś jeszcze mam do zrobienia? Przydałby się jakiegoś generała przerzucić do Naurach. Aczkolwiek trochę nie mam jak w tej chwili. Za dużo armii wrogich. W pobliżu. Jak tu idzie krasnoludom? No stoją pod... Pod Mistrand. Mają... Kuszników. Dwa oddziały. Jeden oddział mieczników. Mogę podejrzeć, ilu ich jest? O, przejść tutaj. Nie podejdzie. Nie. A nie chcę wchodzić na szpiegiem do nich, bo się mogą wkurzyć na mnie. Tak, tutaj elfy stoją przy granicy i nie atakują, nie wiem czemu. Tutaj Dale ma jedną armię. Tutaj ma drugą. Nie no, mogliby się uderzyć na ten run jakoś mocniej i podbić po prostu go. Teraz macie okazję. Tutaj krasnoludy też są, tutaj krasnoludy w ogóle mają dużą armię, silną, boże, pancerny noski jakieś, o. Teraz mogę podejrzeć, jakie oni mają statystyki. 11, 26, tak porównajmy do moich. Okej. Okay. Mocne. Bardzo mocne. Dobra. Tutaj oblegają, jeszcze długo pooblegają. Łączmy oddziały co najwyżej. My tutaj oblegamy. Będziemy oblegać. Po prostu teraz dzięki temu, że to oblegamy, to oni nie bardzo mają jak nas zaatakować, bo mają tu malutkie siły. I możemy spokojnie prowadzić werbunek w Osgiliard. Dobra. W każdym razie kończymy turę. Tutaj będziemy mieli dwie armie długo. Tu też dwie armie, więc niedługo łącznie cztery armie osiągnąć tutaj. I myślę, że te cztery armie wystarczą, by coś tu już działać więcej w tym terenie. Może nawet przebijemy się do Minas Morgul. Kurczę, jakbym się przebił właśnie do Minas Morgul, to byłoby niesamowity sukces. Zająć tą twierdzę, zająć potem Kirith Ungol. Potem jeszcze tą twierdzę, która jest na północ. Tam w górach położona. No i mam otwartą drogę, by próbować zdobyć Ork Camp, w którym tam stacjonuje ciągle pełna armia. No i ruszyć na Barad-dûr. Saurona już nie ma. Tutaj elfy się szwendają. Te też. Mogłyby uderzyć naprawdę na run. I jedne, i drugie. Dobra, tu są bitwy. Dobry generał. No. Ambitny dowódca, doświadczony przez wojnę, bardzo lojalny. Walczący uczciwie. Hork walczący uczciwie. Coś nowego. Odważny, wierny, poddany, uczciwy. Serio? Stylowy dyskutant, ekstrawagancki, doceniony, obiecujący strateg, zdrowy. Czy to na pewno jest ork? No okej, okay. Niech będzie. Ma trolla! Ma trolla z świcie swojej. Cudownie. Tego mi brakowało. Dowódcy z trollami. Trzy katapulty. Cztery, bo jedna to strolowa katapulta. Trochę kiepskich jednostek, głównie te mocniejsze. Dobra, damy im radę. Tylko zróbmy save'a i jedziemy.
raczej nie powinien stanowić problemu dla nas specjalnego. Aczkolwiek muszę zacząć zwiększać ten garnizon tutaj, bo obecny długo się nie utrzyma. Dobra, i na początek wszyscy tutaj. Dziękuję. Co tu w ogóle jest? A, beczki. Okej. I jak to rozwiążemy? Przede wszystkim strzelcy. Mniej więcej tu. Me, tu chcę. Dobra. Ten malutki oddział gdzieś tutaj może. Albo tu. Okej. Wy i... Wy i wy. Nie uciekać. Wszyscy mają... Nie mieć ognisty strzał. Ci mogą pale porozstawiać. Mam konnicę, no mam generału. Dobra, to nie, bo jeszcze się nabije pewnie generałem na to. Czego bym nie chciał? Dobra, tutaj. Niżej. Piechota. Zwyczajna. Jako bufor ustawimy tych. Przyjmą pierwsze uderzenie na siebie. Me. No, rozstawcie się, dziękuję. Mam jeszcze tych, też mogą tu stać. Mocniejsze jednostki chcę oszczędzać. Tak więc tutaj. Tych też. Tutaj mogą ci się jeszcze rozstawić. No i generałowie niech tutaj stoją. Zacznijmy. I teraz tak. Tych trochę bardziej rozstawimy. Jak mi gra pozwoli. A wygląda to, że mi nie pozwoli. Pięknie. Me. Kurczę. No, dobra, to tak się rozstawcie wy. Wy rozciągnijcie się w linię przed nimi. Tutaj ten oddział. Wy jako obwody. No i przyspieszmy. Tak też wam. Wyłączcie ognisty strzały. Nie, nie spalcie tarana, proszę, bo jak spalicie taran, to się zbagują i będzie tyle z bitwy. Możecie ich wystrzelać za to. Albo może niekoniecznie. W sumie po co? Wpuść mi ich. Niech se wejdą. Ogólnie czy ci moi łucznicy sięgają za ten? Nie bardzo, dobra. To ci z przodu. Bardziej poproszę was. Żebyście mieli większy zasięg. Zaś tych lekko bardziej rozciągniemy. Gra pozwoli. Okej. No, was też mogę gdzieś tu rozstawić. No i nie wchodzą. Okej. Przejście otwarte. Dobra. Posegregujmy trochę oddziały nasze. Dobra. No i strzelać. Ten oddział zostaje zmasakrowany zaraz. O.
O! Jak mi przykro. Ojej. Piękny zestrzał. Dobra, łucznicy zbiorą tutaj ładne żniwo. Bardzo ładne. Szkoda, że nie może tutaj podpatrzeć jak ilu trójodzio zabił, jak on w Totalwarach. A więc już trudno. Deszcz śmierć po prostu. Śmiertelny deszcz. Nie wiem jak to nazwać. Nie, że jest trzecie rano. Nie myślę. Nie mam głowy do takich rzeczy. Wow. Ale nie. Pięknie. Pomyślcie co będzie w tej armii, co mam samych łuczników. Tam to będzie w ogóle już. Choć może trochę ją wymienię, no przytasuję ją z tą drugą armią, która prawie jej wcale nie ma strzelców. Czy ten 9-gwiazdkowy generał właśnie padł? Panowie, to chyba dobry błąd by uderzać. Dobra, też się wstrzymajcie chwilę. Łucznicy nie wykonają robotę. Kurczę, duma armii Mordoru. Legion z Minas Morgul. Giną pod gradę strzał. O. Dobra. Ci uciekają. Wszyscy się już łamią. Dobra. Dobra, jeszcze teraz strzał nam zostało na szczęście. Jeszcze chwilę postrzelamy. Nie zaś im się powoli kończą morkowie. Nie, to miejsce jest genialne do obrony, po prostu... Lepszego sobie wymarzyć nie mogłem.
na tak wysuniętej placówce. To jest miejsce, które można wieki bronić. Dobra, atakujcie. Teraz już przechodzimy do ataku. No i to już koniec. Dobra, nacierać teraz. Generałowie, przestańcie strzelać. Tutaj jeszcze idą jakieś oddziały, co prawda. W sumie. Dobra, wstrzymajcie się. Wy tutaj, tu. Tutaj cofamy te oddziały. Nie się tu rozmieszczą. Tutaj, czyli w sumie tak jak wcześniej były. No i tu. Za strzelcy. Zaraz znowu ostrzał. To niech wejdą te oddziały. No, strzelać. Ale patrzcie, co tu łucznicy zrobili. I zaraz będą kontynuować swe dzieło. O, wy ich blokujecie. Wow. No, ładnie. Jeszcze jeden oddział został. Dwa. Wow. Dobra, jakieś tam wody zatrzymali sobie. Jeszcze katapulty. Katapulty to już tam pójdą łatwo. Mi zaś się szały skończyły. W końcu. Ci podstawowi łucznicy im nic robią właściwie. Dobra, atakować. Do tu, do tutaj. Ten dział też nie. Ten niech stoi. Ten niech flankuje. Gwardia Maradon. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Już złamani. Dobra, to atakować. Wy też. Panika. Dobra. Generałowie mogą ruszyć do przodu. Złamać ich do reszty. Pięć procent było straconych. Straciłem właśnie tylko tych.
bo oni przyjmowali na siebie pierwszy atak. Dobra, gonić tych. Zaś piechota niech się ustawi tutaj i odsapnie, bo oni muszą się zająć trollami. Przykro mi. Wow, wow. Dobra. Nie pomyślałem, że będą strzelać. Dobra, szarżować tutaj. Wybiegnę tam. No ale teraz te katapulty mogą mi przeorać dopiero. Dobra, może Harbarat nie pierwszy. Dobra, ty się zajmij nimi. Wy na trolle. Cofnąć się. Tutaj oba oddziały. Tu oba. Dobra, ty już za dużo ludzi straciłeś. Wow! Dobra. To zabolało. Wiać. Powstrzymać ich. Wy tutaj, tu. Wow. Boli. Nienawidzę katapult. Katapulty zdjęły mi drugie tyle wojsk, co straciłem przez całą bitwę. No i trolle. A trolle to padną zaraz. Tutaj iść, na tych. Dobra, kogoś tu jeszcze mogę dorwać z mocniejszych oddziałów. Pozwiewali, no szkoda. Ale, no cóż, dobra, przynajmniej katapulty pozałatwiamy. Tutaj jest jedna. Kontynuacja. Tutaj jeszcze ktoś jest. Tu jest. No i to będzie tyle. Koniec. No no, ładnie. The enemy are utterly vanquished. This is a great victory worthy of 173 straconych na 3188. Wow. Dobra. Cudowna bitwa.